Witam Was w PiSie 12. Mamy tu wiele nowości, takich jak ekran treningowy, czego nie było w poprzednich FIFA-ach. Można ukiwać bramkarza, co nie jest zbyt łatwo, ale z daleka też można kopnąć. Proszę, tu mam powtórkę. Przejdźmy do szybkiego meczu. W meczu zaprezentuję Wam, jak bardzo ta FIFA się różni od innych. Gra ta jest bardzo energiczna, chciałbym zaznaczyć, bo w tej grze występuje coś takiego jak przepychanie się zawodnikami. Słabe faule, szybkie rozegranie piłki z rzutu wolnego. No i ta energiczność zawodników, bardzo szybko biegają. Nie przewracają się od razu przy ślizgu, przeskakują zawodników. Piłka może odbić się też od sędzi. Przejdźmy więc do meczu. Dzisiaj zagram z Borussią Dortmund. No ciekawe czy wygram. Tam jest w końcu kilku Polaków, aż trzech. Więc nie chciałbym nic wytłumaczyć. Jak widzicie, grafika jest wspaniała. Sędzia wszystko ładnie pokazuje. I ogólnie bardzo dobra FIFA. Bardzo się różni od poprzednich i teraźniejszych. Jest bardzo podobna do beta 11. Może minimalnie gorsza, ale naprawdę minimalnie. Lidia, w ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Taki. Iniesta. Davidilia. Daniel Alves. Sama gra jest energiczna i bardzo mi się to podoba. Jak ktoś będzie umiał grać w tą FIFA, na pewno inne też będzie umiał grać. Nie wiem, czy graliście na przykład w FIFA 10. Fajnie, 10 już jest też dosyć dobra, ale nie przesadzajmy. Ta FIFA jest dużo lepsza niż poprzednie. Bardzo się różni. Nie wiem, czy widzicie, bo tak mam ustawioną kamerę, ale bramkarz już pokazuje, w którą stronę kto ma się wykonywać. I robi to bardzo dobrze, nie przykłada rękę na rękę. Obrońca tutaj zachowuje się tak, jakby wiedział, co ja zrobię. Po prostu wyprzedza moją intencję i to jest bardzo dobre. Gra się wtedy trudniej i ma się mniejsze posiadanie piłki. Weźmy na przykład taką FIFA, byle jaką, 7 albo obojętną FIFA na playa. Tak? Możesz cisnąć prosto i oni oczywiście przed tobą uciekają. Tu już tak nie ma. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Sędzia je za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. O, bardzo dobrze, teraz są rzut wolny. Demonstruję Wam, jak to trzeba robić. Tu w tej FIFA piłka oczywiście już może znieść. Więc trzeba wycelować jakoś około środek bramki, to ma nie porona. I nie na maksa, tylko tak. Takie jakby dwa uderzenia w klawisze, o tak. No, troszkę za lekko. Tak? Minimalnie, żeby dwa te dołączyło. Dwa przedziały. Zahin. Szkoda, Brisek, zupony. Garstka bardzo dobra. Dobra, trzymajcie. Ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo! Iniesta. Interesująco zapowiada się ta akcja. A spójrzcie, jakie są ładne powtórki.
wszystko na nim widać. Grafika jest naprawdę świetna, muszę przyznać. Chciałbym wam jeszcze pokazać wizytkarnę, ale nie wiem, czy dojdę do takiego czegoś. Tu naprawdę, FIFA mam dopiero tydzień, może półtorej, ale gra w nią. Myślę, że dobrze. Sahin? No prawie, ale nie opanował piłki. Strata i przybił te rywale. Dawid Villa. To oddałem piłkę rywalowi. Ale nie będę może komentował. Od tego jest stary Szpatkowski i Włodzimierz Szaragowicz. Widzicie? W innych FIFA był fał, a tutaj jest traktowane jako przepychanie, bo to dobrze. Tego na pewno cieszy się każdy zawodnik, który lubi grać w FIFA. Chcesz to grać. To bawię się trochę z nimi może. Ja tak nastrzelam goli i co wtedy. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. Dobra, koniec zabawy. Może gra tam Błaszczykowski, Lewandowski, jeszcze kto. Messi. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. I tu mamy coś takiego jak ustawienie swobodne, podania mieszane, bezpieczne, ryzykowne. Bardzo, bardzo dobrze, że można to wszystko ustawić, bo wtedy albo zawodnicy stoją na swoich pozycjach, albo latają swobodnie, co jest według mnie wygodniejsze w tej grze, bo mogą się wysunąć, wyjść. Ale spójrzcie sami, teraz atakującym przez obronie, więc... No, przy takich podaniach dużo się różni ta FIFA od innej. Kończę może jedną połowę i zaprezentuję trochę jeszcze innego. Zaliczone do gry przez sędziego. W ostatniej chwili przejęcia. Oczywiście FIFA można też ściągnąć, ona ma akurat oryginalną. I ten na Eurowizji. Nie, że ty. FIFA można też ściągnąć, polecam bardzo. No i pozdrawiam wszystkich oglądających. Proszę o łapki w górę. Możecie też subskrybować filmy. I zawsze na koniec są bardzo fajne tytułki, w których bardzo dobrze wszystko widać. Grafika jest świetna. Polecam bardzo tą FIFA. Polecam też FIFA 12. W tej FIFA jest lepsze, że nie trzeba mieć połączenia z internetem. Na przykład jak jedna osoba kupi, wtedy zabawisz albo miasto może grać. Więc polecam. Nie trzeba instalować programu Origin. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.